W poprzednich trzech odcinkach znajdowaliśmy się na północny zachód od Grodna. Tym razem przenosimy się w przeciwnym kierunku, na południowy wschód, mniej więcej 40 km od Grodna. Jadąc wzdłuż Niemna dotrzemy do miejscowości Bohaterowicze. Bardzo niedużej dzisiaj miejscowości, ale wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. To powieść Elizy Orzeszkowej nad Niemnem, która właśnie opisała, no oczywiście wymyślając, stwarzając pewną fikcję literacką, wymyślając Korczyńskich, dwór w Korczynie, ale szereg tych historii, które opisała w swojej powieści, miało miejsce naprawdę. Przede wszystkim grób Cecylii i Jana, tak barwnie, tak ciekawie opisany w powieści, znajduje się w miejscowości Bohaterowicze i do tej pory można go tam oglądać. Orzeszkowa przyjeżdżała rokrocznie na pewien czas, na kilka miesięcy do tej miejscowości, tam zamieszkiwała i tylko i wyłącznie w tym miejscu pisała nad Niemnem. Do dzisiaj zachowała się ławeczka, którą się nazywa ławeczką Orzeszkowej. Rzeczywiście w takim miejscu, w takim zakolu szeroko rozlanego Niemna, ale jest to widok rzeczywiście bardzo piękny. Dookoła zielona przyroda, szeroko rozlana rzeka, miejsce niezwykłe. Przed wojną w Bohaterowiczach mieszkało ponad 70 osób. Dzisiaj tych mieszkańców Bohaterowicz jest zaledwie kilku. Zawsze byli tam ludzie, którzy nosili to nazwisko Bohaterowicz, które no, do dzisiaj przetrwało, aczkolwiek młodzi ludzie uciekali do większych miejscowości, przede wszystkim do Grodna. Stąd można powiedzieć, że ta miejscowość no, odchodzi w przeszłość. Na szczęście te pamiątki po Elizie Orzeszkowej, po tym, co opisała w swojej powieści, one do dzisiaj są. Jest grób powstańców styczniowych roku 1863. Ale przede wszystkim niezwykła jest ta historia ludzi, których opisała właśnie Eliza Orzeszkowa, czyli Justyny Orzelskiej i Jana Bohaterowicza. Oni tak naprawdę się inaczej nazywali. To był Klemens i Stanisława. Oni tam mieszkali. No, Stanisława była w ogóle o kilkanaście lat starsza od Klemensa. Zmarła przed wojną w roku 1926. Natomiast losy Klemensa były tragiczne. Został aresztowany przez Sowietów w 1939 roku wraz ze swoim synem Kazimierzem, wywieziony do Kwasówki, miejscowości znajdującej się w pobliżu. Tam zostali dosłownie ukamienowani i zakopani żywcem do ziemi. Ocalała żona Kazimierza, Hanna, z dwójką dzieci. Kiedy po 1945 roku okazało się, że te tereny będą znajdowały się w obrębie Związku Sowieckiego, Hanna robiła wszystko, żeby wyjechać do Nowej Polski. Nie chciała żyć w kraju sowieckim. Przez długi czas było to niemożliwe. Okazało się, że pomogła jej w tym wyjeździe Aldona Dzierżyńska. Nazwisko nieprzypadkowe. Siostra Feliksa Edmundowicza Dzierżyńskiego, szefa ČK. Aldona Dzierżyńska miała zupełnie inne poglądy niż jej brat. Ubolewała, że stał się komunistą, że stał się mordercą wielu tysięcy, można powiedzieć milionów osób, ale każdego dnia modliła się za niego. Kiedy dowiedziała się o tej sytuacji Hanny, dopomogła jej w wyjeździe wraz z dziećmi do Polski. Hanna zamieszkała w Łodzi i tam mieszkała do końca życia. Bohaterowicze to miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić w swoich szlakach po Białorusi. Na szczęście te pamiątki, które tam ocalały, ten grób Jana i Cecylii, grób powstańców styczniowych, resztki dworu, no, tego symbolicznego Korczyna, one istnieją do dzisiaj, zostały w ostatnich latach odnowione, można całkiem dobrą drogą dojechać do Bohaterowicz i tam rzeczywiście spędzić trochę czasu na kontemplacji tego, co było kiedyś, co opisała Eliza Orzeszkowa w swojej niezwykłej powieści.